No, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. To będzie mecz Ligi 8. I wielkie derby Wilanowa. Panie, jaki tu poziom będzie? Bo jeden zespół to jest szkoła futbolu, a drugi zespół to jest akademia. Jak się nazywa ta akademia? Akademia Realu. No, to jest Akademia Realu, Real Wilanów. Po zmianach PZP nie możemy się spodziewać takiego poziomu, że nam dupy odlecą. Żebyśmy się za bardzo z zachwytu tutaj nie skasztanili, panie Adrianie. Może wystarczy. Ale pan stosuje generalnie coś takiego, czy woli Gazetę Wyborczą? Ja się w ogóle nie podcieram. Drzewa się trzeba oszczędzać. Mniej srania, więcej drzew. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A dla nowych graczy promocja, mnóstwo bonusów i kartofiskowa koszulka za darmo. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem. No, poszli. Oj, historyczne kopnięcie futbolówki. Tak, bo to jest pierwszy mecz Realu w ogóle w B-klasie. Będzie się działo. Zobacz, panie, kurwa, pierwsza minuta i akcje robią. Co byś? Tak od razu akcje? Kawał spotkania. A jak? Te akademie to jednak potrafią wyszkolić. Ach, petarda. Tak, to jest nowa miotła PZPN-u tak działa. To jest przyszłość polskiego futbolu. Michał, nie chce ci się grać, daj rękę, zrobimy zmianę. Tak, bo co to mamy zawodnika chętnego do gry? Adrian może wejść. No, ja mogę wejść. Ach, jeszcze lepszy strzał. Dobra, trzeba rozruszać to spotkanie, bo jest niemrawe. Dawaj ten swój dowcip. Jaki dowcip? O, nie ma dowcipu, ale jest niesamowita historia. Mroczna historia nawet. O. O kurwa, panie Adrianie, patrz, ty jak kurwa przymierzy. Ale tamten Robinsonadę wykonał. Kiedyś mi kolega opowiadał, jak był jakiś facet u nich w pracy i się nachlał. I o kurde to. A jak? I go zamknęli w szafce tej robotniczej takiej, co się ciuchy zmienia na noc. Wsadzili go do tej szafki, jak był napruty. Poszli do domu, no bo tamty tak najebane był i tam. To co mu tam, gdzie będzie łaził? No czekaj, to jakaś akcja jest. No akcja. Będzie bramka. Akcja, no kurde, była akcja 5 minut temu i znowu jest. Nie, do drugą połowę nie wytrzymają. Rano przyszedł, ja ten obszczany i obsrany. No i najgorsze, że jeszcze trzeźwy. Tak, to zdecydowanie najgorsze z tego całego zestawu. Jak ktoś ma do wyboru być obszczanym, obsranym albo trzeźwym, to najgorzej być trzeźwym, nie? O. Karny! Nie ma karnego. Gol! O kurwa! Nie ma gola. Ja pierdolę, wpadło coś. A też kiedyś pracowałem z gościem, który tak się nachlał. Tak się gościu nawalił. Zobacz mu taki glut z nosa, taki wysiek. Macznego. On siedział i tak mu glut. No było strzelać. I strzelałeś? Nie. No teraz! O ja pierd... Fajna robota była, nie powiem. Wino piliśmy w pracy. Teraz wszyscy ci ludzie są w zarządach ważnych spółek Skarbu Państwa. W Orlenie na przykład. Ten z glutem. Ludzie robią kariery przez gluty. Od gluta do szefa. Co się dzieje? Dawid Bartek, co się dzieje? Przerwa. To się dzieje? No przerwa jest. Kapitalne te zawody do przerwy 0 do 0. Jak? 1-0 jest. Kurwa, rzeczywiście. Tyle emocji, że po prostu się człowiek gubi. Dziwny jest ten mecz. Ten Real Madryt, tam Wilanów, to zrobi jakąś akcję w drugiej połowie? Jak się panu wydaje? Czy tego ich nie uczą w tej akademii? Real nie robi akcji w drugich połowach. No to był chyba najgorszy strzał tej drużyny. Panie, jak będziesz miał pan kiedyś wnuka, to do której akademii zapiszesz go? Kogo? Wnuka. Do szkoły futbolu czy do Real Akademii? Ja do Akademii Sztuk Pięknych. Niech się maluje obrazy. Na pewno będzie bardzo ładnie malował po dziadku. Dziadek potrafi, nie? Tak. Zobacz panie teraz, co Real zrobi. Nie widziałeś czegoś takiego jeszcze nigdy. No i pyk. Pyk. No, widzisz? Czemu bramki leciała? Czego go nauczysz malować na początek? Stateczek. Umiesz namalować statek? Stateczek. Tak? Jak? No normalnie. To, o, będziesz malował stateczek? No. I znowu Real w opałach. Ach, kurde! No masz, tak masz, tu, tu masz, kurwa, tu, tu masz bakburtę, tam masz sterburtę, tu masz kiosk i tu masz, on się tak płynie tam. O, no ślicznie, no ślicznie. O! Teraz będzie bramka. No panie! A chuja pan umie namalować, czy tylko statki? Jest Bacek. O, Wacław. Elegancki. I to przetrwa wieki. Ciekawe, miała tatuaż. Miała taką postać, postać miała bez głowy. Na tyłku. I bez nóg, tylko miała cycki i cipkę.
Taki ciekawy ten tatuaż był. Ten strzał też był ciekawy. Chwilą trener jednego zespołu zapytał swoich zawodników, dlaczego wy nie biegacie? Kto usłyszał? Mamy siły. A co z kolei usłyszeli zawodnicy? To jedzcie więcej chleba. Chleba trzeba więcej wpierdzielać, wtedy siła będzie. Rolnicy Podlasie. O, mój ulubiony program. No to było dość oryginalne wyprowadzenie futbolówki sprzed bramki. No. Jak będziecie jeść chlebu, to będziecie grać w Lidze Mistrzów. No, albo wyglądać tak. Albo. Jak wam nie wyjdzie z Ligą Mistrzów, to przynajmniej będziecie wyglądać efektownie. Ależ to było meczycho w derbach Wilanowa. Real Wilanów dostał w dupala 3-0. Zadowolony pan z widowiska? Tak, bo bardzo. Panie Adrianie, oby jak najwięcej takich meczów. Tak. Od razu włosy rosną. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A dla nowych graczy promocja, mnóstwo bonusów i kartofliskowa koszulka za darmo. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem. Fajne chłopaki muzykalne, podrywane przez dziewczyny fajne, kupię żarty, charaktery skrajne, dający się rozwijać.